Siema Arcyświry, siema kolego. Szanowny kolego, wydawało Ci się, że przednie koła są większe, ponieważ przednie i tylne były tej samej wielkości i już Ci i Wam tłumaczę, dlaczego tak się działo. Ale wpierw, moi drodzy, jak możecie, dajcie obserwacje, dajcie sobie ducha, będę bardzo wdzięczny i dla Was za to wielki kciuk. Mój drogi, działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, opony mają tendencję do tak zwanego balonowania, kiedy koło się kręci, ta guma opony, czyli do rozszerzania się. Jak popatrzysz sobie nieraz na jakieś filmiki, jak ludzie pokazują efekty balonowania, jak wezmą gaz na maksa, to one praktycznie robią się jak takie tarcze. Tak się rozszerzają, jak takie tarcze, które byś coś na przykład piłował. To pierwsza kwestia, ale możesz się zapytać, dlaczego tylne opony tak nie robiły, a przednie robiły. A jeszcze Wam wszystkim wytłumaczę, o co chodzi, ponieważ ja wrzuciłem taki filmik, gdzie robiłem moim tragusem backflipa i w czasie lotu te przednie koła wydawały się większe, jak się kręciło od tylnych. Ale dlaczego się tak działo, że przednie, a nie tylne? Ponieważ w tym tragusie mam trzy dyferencjały. Jest środkowy, przedni i tylny. Na środkowy dyferencjał jest przenoszony napęd z silnika i dyferencjały zalewa się różną gęstością olejów. I mój tragus był zalany tak, że z przodu był najgęstszy olej, po środku taki rzadszy, a z tyłu był najrzadszy. No i ten środkowy dyferencjał zawsze przenosi więcej mocy na ten dyferencjał, który jest gęściej zalany. Czyli tu w tym przypadku gęściej zalany był dyferencjał przedni, czyli była na niego przeniesiona większa moc i dlatego te koła bardziej jakby się kręciły i te koła balonowały niż tylne. Gdybym tylny dyferencjał zalał gęściej, to z tyłu by był taki efekt. Jakbym zadał porówno, to mniej więcej by było tak samo na przedniej i na tylnej osi. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam, dlaczego tak się działo. Z mojej strony życzę Wam super udanego dnia, wszystkiego najlepszego, czyli tradycyjnie sayonara, moje drogie robaczki.